Rozciągać się czy się nie rozciągać? Oto jest pytanie. Witamy na planie Michalinę, która również jest zawodniczką Akademii Warty. Wraz z Mateuszem pokażemy pewne różnice w sposobie rozciągania, ale w elastyczności. Nie możemy mieć do siebie pretensji, ponieważ każdy z nas rodzi się z innym kolagenem, z inną tkanką łączną, z inną rozciągliwością. To dziedziczymy po swoich rodzicach, po swoich dziadkach, pradziadkach. Każdy z nas jest inny. Jedni są stworzeni do baletu, do gimnastyki artystycznej, a inni są stabilni, silni i to są na przykład typowi obrońcy, którzy nie ustąpią przeciwnikowi, bo są bardzo zwarci, ale są niestety trochę przykurczeni. Nie będę mówił, co jest lepsze, co jest gorsze, ale ci, co są dobrze rozciągnięci, powinni się bardziej stabilizować, wzmacniać, a ci, co są przykurczeni, powinni się bardziej rozciągać. I teraz będziemy chcieli pokazać krótką różnicę, na co zwrócić uwagę. Łatwo zbadać to na przykładzie mięśni kulszowo-goleniowych. Michalina i Mateusz, chciałbym, żebyście się położyli. I teraz proszę zwrócić uwagę, jak podnoszę nogę u Mateusza, to już tutaj zaczynam odczuwać opór. Pamiętajmy o normach elastyczności. Norma elastyczności w tym przypadku to jest kąt prosty bez użycia rozciągania. Jeżeli mamy taką sytuację, rozciągajmy się. Ale jeżeli jest tak jak u Michaliny, że z prostym kolanem wędruję do góry i pierwszy opór czuję troszeczkę dalej, ale jestem prawie na granicy normy, to tego rozciągania nie będzie potrzeba tak wiele. Tu wystarczy niewiele pracy, a już będzie mieć kąt prosty. Ale ten kąt prosty, jak widzicie, on jest wraz z rotacją miednicy i ze zginaniem przeciwnej nogi. Troszeczkę brakuje.